Siemanko, witam was bardzo serdecznie w 10. odcinku Pulsar pogrywa z Monsterem. I nie przedłużajmy i zaczynajmy. A więc tutaj już trochę pokopałem i zrobimy sobie większą miejscóweczkę niż to. I będziemy mogli tam już ruszyć z podstawowymi maszynami. Pomyślimy też o kopaniu surowców, może jakieś kuary. Nie wiadomo. Mamy mało zasobów, dużo złota i nie mamy jak przerabiać zbroi ze spawnera, więc musimy zacząć wszystko ogarniać. Spawner blazów jak najbardziej, blaze rody jak najbardziej, ender tanki, ender chesty oczywiście, ale do tego potrzebujemy miejscówę, więc myślę, że podkopiemy się pod ten portal tutaj i zrobimy tutaj takie wejście ładne i tak dalej, ale do tego potrzebuję to wszystko skopać, dlatego dajcie mi sekundę i muszę podstawowe stoły Stinkers poprzerabiać, żebyśmy mogli z tym ruszyć, dlatego sekunda i wracamy. Okej, teraz na pewno lepiej mi pójdzie. Mam już podstawowe narzędzia ze Stone Hammer i Excavator. Czyli jednym będę mógł usuwać dirt. I będzie to o wiele szybciej. Też 9 bloków na raz. A drugim będę usuwał Stone'a. Dokładnie tak samo 9 bloków, więc pójdzie nam o wiele lepiej. Okej, moi drodzy, witam po przerwie. No i zobaczcie, coś tutaj nam się zmieniło, ale zaraz wam dokładnie powiem co. Chatynkę mamy już zbudowaną, wygląda ona tak. Myślę, że dość ładnie mi to poszło. Oczywiście zrobiłem to za pomocą bloku Building White. On mi daje takie ghost bloki, które trzeba zastąpić materiałem, z którego chcemy budować. No zobaczcie. Każdy chce dostać się na nagranie. Trzeba zastąpić te ghost bloki po prostu materiałem, z którego chcemy budować i powstaje nam taka kuleczka. No i otóż to co mówiłem, jesteśmy pod naszą twierdzą, czyli pod tym budyneczkiem, w którym zaczęliśmy grę i jak widzimy, w jednym z pomieszczeń kończy się nasza kuleczka. Więc będziemy mogli jeszcze ją rozszerzyć, dlatego tego środkowego bloku nie usuwałem po części, żeby wam pokazać jak to się buduje. No i zobaczcie, mam jakiś blok? Nie mam. Oprócz tego w międzyczasie też bawiłem się tymi lucky blokami, no zniszczyłem ich chyba ze 100. Tak zwany loot był wyborny. Nie miałem dużo takich sytuacji negatywnych, a dużo naprawdę dobrego, powiedziałbym, stafu z tego wypadło. Zaraz wam to pokażę, tylko się zdrzemnę. Okej, pokażę wam co jest w tych skrzyneczkach. Większość jest z lucky bloków, ten może nie. Tutaj nawet mamy end portal frame. Ciekawe, czy da się zrobić portal stawiając to. Może zbadamy. Tu są różne rzeczy. Tu jest fajny staw. Fajna zbroja. Zobaczcie, nawet jest Lucky Sword. Kupę tego zdobyliśmy naprawdę z tych Lucky Bloków.
Więc myślę, o tutaj nawet jest cały zestaw zbroi. Myślę, że challenge z ilością 100 lucky bloków mógłby się powieść. Niestety jest to trochę dużo surowców i jak tylko zdołam zdobyć tyle złota i jakoś to zautomatyzować, produkcję tych lucky bloków, to możemy się podjąć tego jak najbardziej. Wystarczy tylko jakiś jetpack do latania i dobra zbroja i można ruszać. Okej, co teraz byśmy chcieli zrobić, to mały system EMI czy AE. No i do tego byśmy potrzebowali to. Tego nie mam, to mam. I tu jest fajna taka recepturka, zauważyłem, że możemy dwa dostać używając tej cząstki mimikry czy coś takiego. Także to sobie na pewno wykorzystamy. Okej, moi drodzy, mam już EMI Controller, EMI Crafting Terminal, EMI Drive, jednak na niego się zdecyduję na razie. I nie zrobię 16K, tylko 4K, może zrobię ich tyle, ile mi starczy, czyli około 2, może 4 maksymalnie. Mam mało kwarcu, także zobaczmy, jak nam to pójdzie. Ok, skraftowany drugi EMI 4K storage i możemy to wszystko podłączać. Czyli tak, mam tutaj już Leadstone Energy Conduct i go zrobimy tak, żeby tutaj nie był widoczny za bardzo. W taki sposób. Dobrze, Leadstone na jednego do góry, tutaj damy EMI Controller, który zbiera energię, na nim damy może zróbmy tak, przewrotnie, na nim damy Disk Drive i EMI Crafting. A tutaj musimy dać coś takiego. A jeszcze wam nie powiedziałem, że te tutaj stone bricki są za pomocą moda Chisel. Jest bardzo fajny mod. Nie mam tego dłuta tutaj, ale jak tylko będę go namierzę, to wam pokażę, jak to wszystko się robi. Bardzo prosto z clearstone'a można zrobić takie briczki sobie. Wyglądają super. Okej, co dalej, moi drodzy? Tutaj wykopałem dziurę dość głęboką i to będzie dziura na piec Stinkers, który będzie służył do przetwarzania zbroi ze spawnerów, jak i narzędzi, które tam nam się będą wytwarzać i wytwarzają się w dużej ilości i je możemy przepalać na surowce. Mam już podstawową ilość bricków. Oczywiście to będzie dużo za mało, podejrzewam, ale zobaczymy. Okej, standardowo wykładamy spód 3x3. I tak do samej góry. O Boże, mam dopiero 40. W zasadzie już mniej, bo wykładam. Więc sporo minie wody, zanim to wszystko wyścielimy. I tak nie wiem, czy to nie będzie nam działało, jak smeltery kontroler będzie u góry. Powinno działać, ale zobaczymy. Okej, i po jakimś czasie składania, wytwarzania tego grautu, przepalania i tak dalej, około 2 godzin pewnie zeszło. Składamy wszystko do kupy i ciekawy jestem, czy to się złoży. Czyli tak.
cyk. Pigman z piekła pewnie wyszedł, bo nie wiem skąd i w jak inny sposób miałby się tutaj znaleźć. I tak, raz, dwa. No i tych powinno być kupę. No ale dobrze. Tutaj musimy postawić pierwszy stół. A możemy nawet trzy postawić. Do każdego rodzaju surowca, czyli do złota, do stali i do żelaza. Okej, moi drodzy, wracam po przerwie. Mój piec i instalacja skończona. Działa na prostej zasadzie. Tutaj trafiają przedmioty ze spawnera przez ten Ender Chest. Są przetapiane i rozlewane po tych stołach i tych basenach. Czyli na chwilę się jeszcze typnijmy do spawnera i zobaczmy, jak to tam funkcjonuje. Czyli tutaj spadają te przedmioty, stąd nawet tutaj dwa diamentowe są. Raz, że tak bardzo rzadko pojawiają się odcinki, ale no nie mam czasu, kurczę, no nie mam czasu ostatnio i dlatego tak to bywa. Ekipę z Extreme Techa też bardzo przepraszam, kurczę. Człowiek taki zapracowany jest. No ale nic. Także tutaj to się przepala i od razu jest przemieniane. Zobaczmy, ile już mamy tych sztabek, a w zasadzie ile mamy tych bloków, bo przemieniłem, żeby mniej miejsca zajmowało. To zobaczcie, mamy 427 bloków złota. Przede wszystkim złoto tutaj jest, dominuje. Irona jest mało, chociaż też stali. Stali jest też dużo. Stal powstaje z tego takiego kratkowanego. Z tego stal uzyskujemy. I tak już dużo tych ingotów z stali właśnie z tego spawnera otrzymaliśmy. Także 169, no bardzo dużo, nawet Blast Furnace'a nie będę musiał robić, bo stali mam od groma z tego spawnera. Trochę Irona, ale Irona też zużywałem, także to dodatkowo. Elektrum powstaje z przepalonych ingotów srebra i złota, także tutaj on się automatycznie tworzy. Także to by było na tyle. Następny odcinek chciałbym cały poświęcić Lucky Blokom. Także challenge 100 Lucky Bloków. Mam dużo złota, redstone'a na kopie. Potworzę Lucky Bloki i zrobimy sobie jeden odcinek taki typowo z Lucky Blokami. I ustawię sobie tutaj instalację ze skrzynek i Ender Chesta. I zobaczycie, co ze 100 Lucky Bloków uda mi się otrzymać. Czyli będą puste i może diamentowe tam ustawimy. Takie. No nie wiem. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.